mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówiłem Franczak, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach. I przypominam, jeśli ktoś chciałby autorowi wyrazić podziękowanie za ten odcinek, to może to zrobić korzystając z linku pod spodem w opisie, stawiając wirtualną kawkę. Może to być naprawdę malutka kawka za parę złotych, może to być duża kawa, a może to być nawet kilka filiżanek. Link jest pod spodem, system, który jest stosowany przez wielu wideoblogerów. I cóż dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć? Otóż prezentowałem już, myślę, w otwieraniu na ekranie książkę wydaną przez, czy wznowioną przez wydawnictwo Prohibita Teodora Jeske-Choińskiego, Demon Odrodzenia. Książkę zresztą bardzo ładnie wydaną, tak przynajmniej ja uważam, bardzo mi się ta okładka podoba. I jest to autor trochę zapomniany, a warto do niego sięgnąć. Autor, który cieszył się dość sporą popularnością w swoich czasach i którego książki były też tłumaczone na języki obce, a więc kształtowały też poglądy czytelników nie tylko w Polsce. Ale dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć parę słów nie o demonie odrodzenia, bardzo ciekawej powieści. O tej powieści zamierzam powiedzieć słów parę w jednym z odcinków BookTube. Proszę zatem śledzić informacje zarówno tutaj na tym kanale, jak i na moich stronach internetowych, na Instagramie. I mam nadzieję, że będą mogli Państwo obejrzeć odcinek BookTube o tej książce. Książce, którą polecałbym też zwłaszcza młodzieży. I w tym odcinku BookTube się wyjaśni dlaczego. Dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć o książce Ludzie renesansu. Książce, w której można znaleźć bohaterów tej powieści, a sądzę, że wielu osób, które przeczyta powieść Demon Odrodzenia, będzie chciało dowiedzieć się o włoskim renesansie, o czasach zwłaszcza przełomu XV-XVI wieku trochę więcej. Być może będą tacy czytelnicy chcieli sięgnąć po różne opracowania historyczne. I tutaj w tej niewielkiej książce, jak widać, niewielka rozmiarami, można znaleźć takie postacie jak na przykład Machiavelli, jak Michał Anioł, jak Lukrecja Borgia, jak Wawrzyniec de Medici, kojarzony oczywiście z Florencją. I niewątpliwie te teksty warto przeczytać, a ja chciałbym jednak zwrócić tutaj Państwu uwagę na tekst krótki, liczący zaledwie 4 strony, zatytułowany Antysemici renesansu. I teraz, jeśli ktoś nie wie nic na temat Teodora Jeske-Choińskiego, to zapewne pierwsza jego reakcja będzie taka, że antysemici renesansu, a więc Teodor Jeske-Choiński pisze tutaj o tych złych ludziach, którzy byli antysemitami w renesansie i na których powinniśmy spojrzeć być może nawet z pogardą. Tymczasem dla takich czytelników będzie zaskoczeniem, że ten tekst ma wymowę wprost przeciwną, to znaczy autor wypowiada się tutaj pozytywnie o antysemitach renesansu. I teraz, dlaczego w takim razie chcę, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten tekst? Otóż dlatego, że niestety mamy trochę wypaczone spojrzenie na kwestie żydowskie i na kwestie generalnie antysemityzmu, czy może inaczej. Słowo antysemityzm w tej książce jest jednak zdecydowanie inaczej rozumiane od antysemityzmu hitlerowców. Mamy po prostu z powodu II wojny światowej i tych strasznych rzeczy, które się wówczas wydarzyły, wypaczone spojrzenie na te kwestie. Antysemityzm bez wątpienia jest rzeczą złą,
Zwłaszcza taki antysemityzm w rozumieniu hitlerowskim, który jest de facto rasizmem, traktuje Żydów jako podludzi, jako jednostki gorsze od tych nadludzi, od rasy aryjskiej. I właśnie dlatego uważam, że tekst Antysemici renesansu warto sobie przeczytać, żeby uświadomić też, jak wypaczone jest nasze spojrzenie na pewnych autorów, na pewne poglądy głoszone jeszcze przed II wojną światową, a może nawet dużo, dużo wcześniej. I podam przykład, jak taka mylna interpretacja stosunku do Żydów wpływa także na to, jak odbieramy pewne dzieła z przeszłości. Otóż Kupiec Wenecki Szekspira, o tej książce, o tej sztuce mam ogromną ochotę poświęcić tej sztuce osobny odcinek. Może, jak Bóg da, to uda mi się zrobić jakiś odcinek BookTube na ten temat. Tutaj to wymaga troszeczkę też jakichś pewnych moich przygotowań, przypomnienia sobie tej sztuki, ale na czym polega problem? Otóż Szekspir nie znał naszych czasów, nie mógł przewidzieć te parę wieków wcześniej, co wydarzy się w czasie II wojny światowej. Nie mógł przewidzieć czegoś takiego jak hitlerowskie Niemcy. Gdyby ktoś mu przedstawił taką wizję przyszłości, to myślę, że by się mocno przeraził. Myślę, że byłoby to dla niego ogromnym wstrząsem. Jego spojrzenie na kwestie żydowskie, na kwestie narodu żydowskiego było diametralnie inne od tego spojrzenia, jakie my mamy i jakie mieli oczywiście hitlerowcy. I teraz tak, z tego powodu tego naszego wypaczonego spojrzenia na kwestie antysemityzmu, na kwestie żydowskie, inaczej też odbieramy Kupca Weneckiego. Powiedziałbym, że są dwie skrajności. Jedna jest taka, że jest to sztuka antysemicka, druga, że jest to sztuka wręcz antyrasistowska. Tak jeden z krytyków zinterpretował Kupca Weneckiego. I o tym warto by było powiedzieć słów parę osobno. I teraz tak, no, druga kwestia, tytuł jest Kupiec Wenecki, a Kupiec Wenecki to Antonio, to nie Shylock, z którego robi się główną postać. Shylock jest, przypomnijmy, lichwiarzem. I w tym jest problem, on jest lichwiarzem. I nie jest to sztuka, która zajmowałaby się kwestią rasizmu, kwestią antysemityzmu. Zwróćmy też uwagę, że jego córka jest zupełnie inaczej traktowana, mimo że jest Żydówką, od swojego ojca lichwiarza. Nawraca się na chrześcijaństwo, ale to jest ważna kwestia, że nawróciła się na chrześcijaństwo, a nie ważna jest rasa, nie jest ważne to, że jest Żydówką, nie jest przez to traktowana w gorszy sposób. I należy to mieć na uwadze i dlatego myślę, warto też przeczytać ten tekst Teodora Jeske-Choińskiego, żeby zmienić sobie tę perspektywę i zobaczyć to w nieco inny sposób. I teraz, jeśli chodzi o ten tekst Antysemici renesansu, zachęcam Państwa do przeczytania tego krótkiego tekściku. Autor przedstawia tutaj parę postaci z przeszłości, z czasów właśnie włoskiego renesansu, które określa mianem antysemitów, ale to nie byli antysemici we współczesnym, w naszym rozumieniu. I jedną z tych postaci jest święty Bernardyn z Feltre. Przepraszam, nie święty, błogosławiony Bernardyn z Feltre. Błogosławiony, a więc jednak stawiany jako jakiś wzór też dla katolików, dla chrześcijan. Autor nazywa go tutaj w tekście błogosławionym Bernardino di Feltre.
I chciałbym Państwu coś przeczytać, aby pokazać właśnie, na czym polega ta różnica w stosunku do Żydów ówczesnych autorów, a w stosunku do Żydów na przykład hitlerowców i tego, jak my patrzymy po doświadczeniach II wojny światowej na ten problem. Proszę posłuchać. Dla szabas gojów renesansu, bo i w owym czasie wysługiwali się spodleni chrześcijanie Żydom za kubany, gdy go zapytywali, dlaczego nienawidzi tak Żydów, miał zawsze tę samą odpowiedź. Żaden z prawych chrześcijan, któremu chodzi o zbawienie duszy, nie będzie krzywdził Żyda rozmyślnie, bez przyczyny, w jego osobie i imieniu. Bowiem także względem Żydów należy stosować chrześcijańską sprawiedliwość i miłość. Ludźmi są jak my. Oportet eos pro sola humanitate fovere, uczy prawo kanoniczne. Ale lichwa, ale wyzysk Żydów są tak powszechne i duże, iż trudno być dla tej podłości pobłażliwym. Ubodzy duszą się w jej strasznym uścisku i ja, który żyję chlebem ubogich, miałbym milczeć, miałbym być jako ten niemy pies? Psy szczekają radośnie, gdy dostrzegą tego, co ich karmi i bronią go w razie potrzeby, a ja, karmiony pracą i potem ubogich, miałbym być gorszym od psa? Obowiązkiem moim stawać po stronie poniewieranych, wyzyskiwanych, oszukiwanych, nieszczęśliwych. Tak nakazuje mi Pan mój Jezus Chrystus. I przypomnijmy, są to słowa błogosławionego Bernardyna z Feltre. Bernardyn z Feltre, błogosławiony Kościoła katolickiego. A więc jak widzimy, tutaj antysemityzm jest traktowany zupełnie inaczej. To nie jest rasizm, to jest tak naprawdę stawanie w obronie tych ubogich, tych wyzyskiwanych, tych gnębionych wysokimi procentami. Błogosławiony Bernardyn mówi tutaj, że oni są takimi samymi ludźmi jak my, więc należy ich również kochać i należy stosować wobec nich sprawiedliwość chrześcijańską. I to warto naprawdę mieć na uwadze, nim zacznie się zestawiać, jak to niektórzy robią, na przykład Dmowskiego z Hitlerem, nim zacznie się wrzucać do jednego wora Zygmunta Krasińskiego i na przykład, nie wiem, Goebbelsa czy kogoś takiego. Polecam tę niewielką książkę Ludzie renesansu, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prohibita i także sygnalizuje obecność tej książki. Warto naprawdę ją przeczytać. Ogromnie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe polubienia, komentarze, subskrypcje i proszę o kolejne subskrypcje. No niestety jest zastój. Bardzo bym chciał, żeby w maju przekroczyć 700 subskrypcji. Przypominam, że do końca roku chciałbym osiągnąć ponad 1000 subskrypcji. Jeśli uda się to zrobić, jest szansa na rozwój tego kanału. Jeśli nie, no trudno, będę prezentował jakieś książki, może od czasu do czasu, jeśli czas pozwoli, zdrowie pozwoli. Chciałbym zrobić z tego program w pełni profesjonalny. I jeśli ten odcinek z Państwu się spodobał, mogą Państwo też, wspierając w ten sposób rozwój kanału, zafundować autorowi wirtualną kawkę. Link pod spodem w opisie. I proszę o kolejne subskrypcje, kolejne polubienia, kolejne udostępnianie linków i kolejne komentarze. Może ktoś z Państwa już czytał jedną z tych dwóch książek i chciałby się podzielić swoją opinią. Bardzo chętnie poczytam. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko z Panem Bogiem.